1409 rok, sierpień, atak wojsk krzyżackich na Mazowsze. Co tu się działo? Tego żadne kroniki nie są w stanie opisać. Palenie, grabienie. Obrońcy stanęli na wysokości zadania i to właśnie tutaj do bitwy doszło. To tutaj rycerze z Mazowsza zaczęli bronić tych ziem przed zakonem krzyżackim. Wielka wojna i bitwa pod Grunwaldem jeszcze miała nastąpić. Ale tutaj rozpoczęło się to, co jej oblicze miało odmienić. Moi drodzy, mazowiecki turniej rycerski po raz pierwszy tutaj, a nie tylko wielka bitwa nawiązująca do wielkiej wojny z zakonem krzyżackim, który to Mazowsze łupił w 1409 roku. Walki indywidualne i grupowe rycerzy, pokazy konne, rzemieślnicy i scenki rodzajowe w narracji Błazna Jajosza. Bardzo się cieszę, że Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej w tym roku mógł być głównym organizatorem tego wydarzenia, czyli Mazowieckiego Turnieju Rycerskiego. Bardzo dziękuję współorganizatorom, partnerom, sponsorom, panu wójtowi gminy Czosnów, Antoniemu Kryźlejczowi. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego i gmina Czosnów. Spotkaliśmy się tutaj z mieszkańcami gminy Czosnów, ale też wielu okolicznych miejscowości. Są tu też osoby z Warszawy, które spotykam. Wszyscy są zachwyceni imprezą. Ludzie mogą się integrować, rozmawiać, wspomagać akcję charytatywną, która przy tej okazji jest promowana. Jestem bardzo zadowolona, że to już druga impreza na tych terenach. Jak to mówiłam rok temu, ojcowiśnie. I bardzo się cieszę, że te tereny mogą służyć tutaj wszystkim mieszkańcom na taką wspaniałą imprezę i integrację. Mazowiecki Turniej Rycerski to nawiązanie do historii Wielkiej Wojny. Tą imprezą chcemy przypomnieć o wydarzeniach, jakie miały miejsce na Mazowszu, o bohaterstwie rycerstwa polskiego. W ten sposób próbujemy zbudować lokalny patriotyzm. Jesteśmy dzisiaj na wydarzeniu Mazowiecki Turniej Rycerski. Jest to druga część spotkań z historią w naszej gminie. Mam nadzieję, że to nie ostatnie spotkanie. Dzisiejszy piknik odbył się, dzisiejszy turniej, cała impreza odbyła się z głównym celem charytatywnym, zbiórki na karetkę dla szpitala dziecięcego w Ciekanowie Leśnym. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy uświetnili tę uroczystość, tę imprezę, zarówno uczestnikom, naszym sponsorom, jak i wszystkim mieszkańcom naszej gminy. Bardzo Wam dziękujemy i zapraszamy na kolejne imprezy organizowane do końca roku, bo na pewno na nich pojawimy się z puszkami i zbiórką na karetkę. Spotkaliśmy się na przepięknym, historycznym pikniku przypominającym średniowiecze. Myślę, że to było nam wszystkim naprawdę potrzebne, żeby sobie to zobaczyć, nie tylko czytając to w księgach Sienkiewicza.